Siemanko, nazywam się Szymon Krzysztofiak, jestem z teamu Muscle Power. Dzisiaj pokażę Wam bardzo fajny trening, który będziecie mogli zrobić w domu. Będzie to trening za pomocą TRX-ów oraz piłki Yoga Ball. Najpierw powiem Wam troszeczkę o produktach. Produktach, których używam zarówno przed treningiem oraz po treningu. Pierwszym z nich jest kreatyna. Kreatyna jest odpowiedzialna za szlak energetyczny ATP. Bardzo dobrze również nawadnia organizm. Bardzo fajna opcja dla ludzi zarówno trenujących, jak i nietrenujących. Jak dla mnie istny must have. Dalej, EAA. EAA bardzo dobrze sprawdzają się zarówno przed treningiem, jak i w trakcie treningu. Pomogą nam dojść szybciej do homeostazy, nasz organizm szybciej się zregeneruje po treningu, plus da nam troszeczkę energii w trakcie. Kolejnym suplementem jest AAKG. AAKG jest odpowiedzialne za mocniejsze, większe wydzielanie tlenku azotu w naszym organizmie, przez co mamy tak zwaną większą pompę mięśniową, która zaś ona przełoży się na lepsze dokrwienie, lepsze odżywienie mięśni, same plusy. Te trzy rzeczy przed treningiem. Leci shakerek. Nie mam ze sobą wagi, ale już mniej więcej wiem, ile jest w danym opakowaniu, w danej odżywce, w danej miarce gram. Jedna czubata miarka kreatynki. Kreatyny bierzemy około 1 grama na 10 kg masy ciała, czyli u mnie praktycznie 10 gram. EAA około 20 gram, czyli 4 miareczki. Ostatni suplement, który stosuję przed treningiem. Arginina AAKG. Jedna czubata miareczka, około 8-10 gram. Oczywiście w najlepszym porządnym shakerze z Hero Lab. Jeszcze jak jesteśmy na tematyce supli, wszystkie dostępne te rzeczy macie w sklepie Muscle Power na stronie, a z moim kodem rabatowym SIMONMP macie 10% zniżki na cały asortyment sklepu. Zdrówko. Po treningu zawsze obowiązkowo 50 gram izolatu. Kobietom rozpisuję troszeczkę mniej, z wiadomych powodów, oczywiście mniejszej masy mięśniowej. Kobietom zalecam około 30 gram. Od razu bezpośrednio po treningu izolacik pomoże nam szybciej odbudować mięśnie oraz bardzo fajnie, smacznie, łatwo pomoże uzupełnić nasze zapotrzebowanie na białko w trakcie dnia. Jeszcze dwie rzeczy, bez których nie wyobrażam sobie, że tak powiem, dnia. Witamina D3 oraz multiwitaminy. Są to stosunkowo nowe produkty u nas w ofercie. O witaminie D3 chyba nie trzeba nikomu mówić. Każdy z nas dobrze wie, jak bardzo jest potrzebna. Szczególnie teraz w okresie zimowym, kiedy nie jest tak łatwo dostarczyć jej odpowiednią dawkę ze słońca. Wzmacnia naszą odporność, jest odpowiedzialna za kościec. 4000 zazwyczaj stosuję do kolacji. Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby stosować ją do posiłku, ponieważ jest ona rozpuszczana w tłuszczach. Tu mamy też już taką fajną wersję w soft gelach. Też na pewno będzie dzięki temu lepiej przyswajalna. Do kolacji mówi się z tego powodu, ponieważ lekko rozluźnia, lekko sprawia, że jesteśmy może nie tyle co ospali, ale zrelaksowani, przez co powinno nam się poprawić, jeśli chodzi o komfort snu. A te multivitaminy to już jest naprawdę mastkę, szczególnie, że teraz w pożywieniu mamy naprawdę mało mikroelementów, bardzo mało minerałów, witamin. Bardzo fajny stack, bardzo fajny kompleks witamin. Posiada wszystko, czego potrzebujemy. Wystarczą dwie tabletki do śniadania, a cena jest naprawdę bardzo przystępna. Myślę, że każdy będzie sobie spokojnie mógł w nie zainwestować. No bo jednak inwestycja w zdrowie to najważniejsza inwestycja, najlepsza inwestycja, jaką możemy mieć. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu kanału. Jesteśmy bardzo wdzięczni za oglądalność. Subskrybujcie, jeśli Wam się podobało, lajkujcie, dajcie dzwoneczek, będzie nam bardzo miło. Oraz zapraszam Was również na mój Instagram, Szymon Podłoga Krzysztofiak. Postaram się Wam tam pomóc oraz wrzucić jeszcze więcej tipów o tematyce treningowej. Jeśli chodzi o suplementy, to chyba wszystko. Biorę baniak i lecimy na trening. No to powoli zabieramy się za trening.
Trening, jak widzicie, może nie jest w tym wypadku w domu, lecz na siłowni, lecz zapewniam Was, że wszystkie ćwiczenia, które będę dzisiaj wykonywał, możecie zrobić spokojnie w domu. Yoga ball, mata, kółeczko, wystarczy trochę miejsca. A jeśli chodzi o TRX, wiadomo, nie każdy ma drabinki w domu, nie muszą być zawieszone w ten sposób. Bardzo fajną alternatywą jest ten oto bajer. Zawieszacie go sobie za drzwi i po prostu zamiast drabinek wystarczą Wam jedynie drzwi w domu. Używałem tego na poprzednich filmikach na kanale Muscle Power. Możecie sobie zobaczyć, jak to działa, jak wygląda. Spokojnie wykonałem na tym cały trening. Albo bajer numer 2. Taka oto zawieszka, którą montujemy sobie do sufitu. Możemy na tym również na przykład zawiesić worek bokserski, ale właśnie idealnie również nadaje się na TRX. Ja to odstawiam i działam. Ćwiczenie numer 1. Przysiady. Jedno nóż, jedna noga. Do TRX-a wychodzimy lekko do przodu, łapiemy równowagę, powolutku lecimy w dół i góra. Wykonujemy około 15 powtórzeń na każdą nogę i działamy. Jeśli chodzi o trening, dzisiaj robimy wszystko w seriach łączonych, czyli AB, AB, AB. Każdą taką serię łączoną ja wykonam jedynie raz. Jednak zalecam, żebyście zrobili dwie takie serie, a osoby zaawansowane 3 bądź nawet 4 serie łączone każdego z ćwiczeń. Noga druga i działamy. Yes. Ja, tak jak wspomniałem, będę robił około 15 powtórzeń, jednak spokojnie wystarczy. Możecie zrobić 10-12 powtórzeń, jeśli będzie Wam ciężko. Ok. I ćwiczenie numer 2 pierwszej serii łączonej. Kładziemy się na macie bądź podłodze. Kładziemy nogi na piłce. Tego ćwiczenia są dwa warianty, albo łatwiejszy, czyli biodra niemalże leżą na ziemi. Przyciągamy piłkę mocno za pomocą mięśni dwugłowych do siebie. Bądź wariant numer 2. Podnosimy mocno biodra do góry i jak najmocniej spinamy dwugłowe uda. Wariant numer 2 jest oczywiście troszkę trudniejszy i wykonujemy 12 do 14 takowych powtórzeń. Ok, to była pierwsza seria łączona. Tak jak wspomniałem, Wy wykonujecie jeszcze raz taką serię, zaawansowani 3 bądź 4. Przechodzimy do kolejnych ćwiczeń. Lecimy. Ćwiczenia kolejne, dwa ćwiczonka łączone. Maksymalnie pochylamy się do dołu i staramy się jakby wyciskać nasze własne ciało, tak jak wyciskamy sztangę leżąc na ławeczce. Mocno angażujemy tutaj mięsień piersiowy, ale również przód barku, przedni akson ramienny oraz triceps. 12-14 powtórzeń. Staramy się, aby łokcie, ramiona nie były prostopadłe względem tułowia, tylko żeby zachować kąt mniej więcej 45 stopni. Wiadomo, oczywiście nikt nie będzie patrzył tego z kątomierzem, jednak mniej więcej, żeby one były właśnie pod kątem względem tułowia. 14-15 powtórzeń, dosłownie momencik przerwy i lecimy z drugim ćwiczeniem na piersiowe, na górę naszej sylwetki. Rozpiętki. Łokcie lekko ugięte, niemalże cały czas tak samo, czyli nie prostujemy, nie uginamy stawu łokciowego w trakcie ruchu, a jedynie robimy taki ruch po łuku,
aby nasz mięsień piersiowy rozciągnąć i żeby przepracował swoje. Również oscylujemy tutaj koło 12 powtórzeń, przez to, że ta faza ekscentryczna, kiedy rozciągamy mięsień, jest troszkę dłuższa. Starczy to 10, nawet 12 powtórzeń. Jeśli wykonaliście już 2-3 serie poprzedniej serii łączonej, lecimy z kolejną. Nogi na piłce, ręce na macie bądź ziemi, tyłeczek wysoko i lecimy z pompkami. Dzisiaj dobrze przepracujemy sobie mięsień piersiowy. Łokcie tutaj, tak samo jak przy poprzednim wyciskaniu, około 45 stopni, czyli te ręce, żeby nie były w ten sposób, a stosunkowo blisko tułowia. Lecimy. Kobiety, pokażę, mogą sobie zrobić wersję łatwiejszą, czyli nogi niżej, tak zwane damskie pompki z kolan. Wersja trochę łatwiejsza. Myślę, że początkujące kobiety z treningiem powinny użyć tego drugiego wariantu. I drugie ćwiczenie w tej serii łączonej. Ćwiczenie na mięśnie grzbietu. Bardzo podobny ruch do tego poprzedniego. Jednak jest to ruch antagonistyczny, czyli w drugą stronę. Ramiona tak samo między 45 stopni względem tułowia, żeby nie były w ten sposób za wysoko. Tylko przy ciele maksymalnie dopinamy mięśnie grzbietu, ściągamy łopatki, następnie rozciągamy maksymalnie. Do nawet 18-20 powtórzeń. Tutaj też taki tip, czym będziemy niżej, bardziej pochyleni, tym będzie nam ciężej. Osobą, którą będzie ciężej, śmiało możemy odejść od punktu zaczepienia i zrobić sobie w ten sposób. Będzie to o wiele łatwiejsze. Ok, lecimy dalej. Teraz ramiona. Zaczynamy od ulubionego przez facetów bicepsa. Chwytamy podchwytem chwyty od T-Rexa. Łokcie staramy się utrzymać w miejscu. W ten sposób, żeby one po prostu nie latały jakoś w ten sposób, bądź w dół. Łokcie w miejscu, maksymalnie spinamy bicepsy i następnie prostujemy ramiona. Śmiało około 15-18 powtórzeń, aż poczujemy, że palą. Jak to mówią, jak już nie możemy, to trzeba zrobić jeszcze 2 powtórzenia. Ok, i od razu przechodzimy do ćwiczenia numer 2. Wyprostów ramion. Pochylamy się maksymalnie, ręce blisko głowy i prostujemy maksymalnie ramiona do samego przeprostu. A następnie wchodzimy tutaj niziutko, głęboko, rozciągając nasze tricepsy. Do 15 powtórzeń. Powolutku schodzimy w dół, pełen wyprost. Op. Pamiętajcie, żeby myśleć o każdym mięśniu, nad którym pracujemy, żeby skupiać się, jak on się rozciąga, dopina. Sama świadomość tego naprawdę bardzo dużo wpłynie na naszą pracę nad sylwetką. Ok, i lecimy już przedostatni zestaw ćwiczeń. I rajzy, Y-rajzy, zwał jak zwał. Ręce praktycznie przeprostowane. Wyciągamy je w górę na kształt litery Y. Bardzo mocna praca tylnego aktonu mięśni naramiennych, czyli mięśni na ogół zaniedbanych przez ludzi. Wystarczy około 10-12 powtórzeń.
pamiętajcie, żeby oporować przy każdym ćwiczeniu fazie ekscentrycznej, czyli żeby nie było tu takiego swobodnego spadania, a żebyśmy powolutku oporowali i kontrolowali cały ruch. I ćwiczenie numer dwa, które połączymy sobie z Y-raise'ami. Zaczniemy sobie już robić brzuszek. Podobna podpora jak do pompek. Nogi może minimalnie dalej i unosimy biodra, spinając brzuch i prostujemy nogi. Na brzuch polecam Wam od 10 nawet do 25 powtórzeń. Jest to bardzo indywidualne. To robimy na tyle, ile praktycznie możemy. Jeśli chodzi o mięśnie brzucha swoim podopiecznym, nie lubię narzucać przy tego typu ćwiczeniach ilość powtórzeń, tylko staram się powiedzieć i uświadomić, żeby po prostu zrobić to ćwiczenie na tyle, ile możemy. Żeby te mięśnie były przepracowane niemalże blisko upadku mięśniowego. I zostało tylko ostatnie ćwiczenie, moje ulubione, na brzuszek. Aberroller robi cudo, jeśli chodzi o właśnie mięśnie brzucha, mięśnie głębokie brzucha. Lecimy. Bioderka ustawiamy w miejscu. To jest jedno z nielicznych ćwiczeń, które zaczynamy z kocim garbem tak zwanym, czyli nie robimy retrakcji łopatek, a ruch przeciwstawny do nich, koci grzbiet. Ruch zaczynamy wyciągając ręce do przodu. Biodra lecą równolegle do dołu, po czym wracamy do pozycji wyjściowej, maksymalnie spinając mięśnie brzucha. Około 10 powtórzeń. Wspomnę jeszcze, że nie musicie, dobrze by było, gdybyśmy robili to w pełnym zakresie ruchu. Jednak jeśli ktoś ma z tym problem, bo jest to stosunkowo ciężkie ćwiczenie, wystarczy, że będziemy robili pół ruchy. Hop, hop. A z czasem starali się maksymalnie możliwie pogłębić dany zakres ruchu. Jeśli chodzi o trening To Wszystko, pamiętajcie, abyście zrobili wszystko w dwóch, trzech, bądź jeśli nawet dacie radę, czterech seriach łączonych. Gwarantuję, że taki zestaw ćwiczeń robiony regularnie co 2-3 dni naprawdę jest w stanie zbudować oraz poprawić Waszą aktualną sylwetkę. Tak więc naprawdę róbcie i pokażcie swoje efekty, wysyłajcie je nam. Ja polecam, jeszcze raz wspomnę, zajrzeć na stronę Muscle Power. Cały osprzęt znajdziecie na stronie, a z moim kodem rabatowym SIMONMP macie 10% rabatu na cały asortyment. Po treningu nie zapomnijcie oczywiście o białeczku. Izolacik, najlepsza forma potreningowa, bardzo szybko wchłanialna. A jeśli chodzi o białeczko z HeroLab, ma naprawdę rewelacyjny smak. Do tego bardzo, w zasadzie najlepszy aminogram dostępny na rynku. Do tego bardzo dobra rozpuszczalność i co najważniejsze, nie powoduje żadnych problemów trawiennych. To Wam mogę zagwarantować, bo testuję ją na sobie już od naprawdę spokojnie 1,5-2 lat. Tak samo zalecam je moim podopiecznym i każdy jest zadowolony. To macie moje słowo. Jeśli chcecie znaleźć bezpośredni, indywidualny plan dobrany dla Was, tak samo dietę, zapraszam na mój nowy program szymonkrzysztofiak.pl. Znajdziecie tam cennik, całą moją gamę usług, do której serdecznie zachęcam i polecam. Pomogę Wam zrobić Waszą sylwetkę marzeń. A ja proszę Was jeszcze o komentowanie, subskrybowanie, lajkowanie filmików, budowanie zasięgów. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie je w komentarzu. Postaramy się, jak tylko możemy, aby udzielić Wam pomocy. Dziękujemy również Obiektowi Scout za użyczenie miejsca do tych nagrywek. Jeszcze raz dziękuję Wam pięknie i z mocą.